Światowej, kiedy oni tutaj polskie wsie palili, niszczyli i grabili, gdzież jako niewolnicy w tamtych niemieckich wsiach u Bauerów harowali po to, by budować dobrobyt III Rzeszy. Nie należy się żadne zadośćuczynienie? Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie da się ukryć, że najgorętszym tematem były reparacje wojenne od Niemiec i tym, że niestety premier Donald Tusk zrezygnował z tych reparacji. Może nie w oczywisty sposób i nie wypowiedział tego bezpośrednio, ale jednak. Na szczęście prezydent Andrzej Duda miał zupełnie odmienne zdanie. Zobaczmy jakie. I dzisiaj, kiedy polska wieś patrzy na niemiecką wieś, to wie o tym, skąd się bierze dzisiejszy dobrobyt wsi niemieckiej, osławionej wsi bawarskiej chociażby. Także z tego, że w okresie II wojny światowej, kiedy oni tutaj polskie wsie palili, niszczyli i grabili, polscy rolnicy, robotnicy, polska młodzież jako niewolnicy w tamtych niemieckich wsiach u Bauerów harowali po to, by budować dobrobyt III Rzeszy. Wykonując niewolniczą pracę, podkreślam jeszcze raz, niewolniczą pracę, nie należy się żadne zadośćuczynienie? Ta sprawa została załatwiona? Przepraszam, jak została załatwiona? Poprzez to, że nie wolno pamiętać, bo Niemcy są dzisiaj potężni, silni i mają największą gospodarkę w Europie? To jest sprawiedliwość współczesnej Europy? To jest uczciwość dzisiejszych czasów? Bo ktoś twierdzi, że Polska niby powiedziała, że nie chce niczego od NRD? Bo taka była decyzja w Moskwie? Że ktoś musi tak powiedzieć? Z władzy, której w moim przekonaniu polskość była wysoce wątpliwa? A już w każdym razie jej polskie źródła w sensie politycznym jakiegokolwiek wyboru przez Polaków były żadne? Żadne, podkreślam. To można powiedzieć tylko tyle, że to wstyd, że premier dzisiaj wybrany w demokratycznych wyborach pozwala sobie na takie stwierdzenie. Bo sprawa nie została załatwiona i sprawa nie jest zamknięta. I sprawa również od strony finansowej jest co najmniej sporna z Niemcami, którzy co oczywiste nie chcą zapłacić. Bo jasną sprawą jest, że nikt nie chce płacić. Ale Niemcy zaatakowali Polskę niesprowokowani przez nikogo. Z czystej pazerności na to, by zagarnąć ziemię, by się bogacić, by zwiększać swój potencjał, realizując swoją imperialną politykę. Drang nach Osten. A ja powiem tak, to kosztuje. Po prostu. To kosztuje. No i pięknie. To jest mój prezydent. W końcu odezwał się ludzkim głosem. Szkoda tylko, że na koniec kadencji. Ja nie jestem w żadnym stopniu rozczarowany tą propozycją, tym dobrym gestem ze strony kanclerza i rządu niemieckiego, ponieważ nie ma takich gestów, które by usatysfakcjonowały Polki i Polaków. Nie ma takiej sumy pieniędzy, która by zrównoważyła to wszystko, co stało się w czasie II wojny światowej. No a tak się składa, że ja znam taką kwotę. Jest to 6 bilionów 220 miliardów. Możecie przekazać panu premierowi. I tutaj między nami też nie ma sporu. W sensie prawnym problem reparacji został opisany w traktatach i decyzjach rządowych.
ale są różne konsekwencje i różne wnioski można wyciągać z tego, co tak naprawdę to oznacza. Dla mnie jest ważne, że dzisiaj usłyszałem słowa i deklaracje, które potwierdzają powszechne przekonanie w Polsce, że wymuszone historią zrzeczenie się reparacji nie zmienia faktu o którym też otwarcie mówił pan kanclerz, także przed chwilą. No i tym oto sposobem pan premier, ciężko przechodzi mi przez gardło to słowo, Donald Tusk zrezygnował z pieniędzy od Niemców. Dziękujemy. Ważne, że wszyscy będziemy się uśmiechać. A tu już kolejna wypowiedź pana prezydenta, również odnośnie reparacji wojennych. Również bardzo rozsądna. Zobaczmy. Proszę państwa, no jeżeli chodzi o kwestię upamiętnienia w Berlinie, to od długiego czasu już czekamy na to, aż adekwatne upamiętnienie w Berlinie będzie i mamy to cały czas obiecywane przez władze niemieckie, więc powiem tyle. Mam nadzieję, że w końcu to upamiętnienie godne będzie, bo Polska była pierwszą ofiarą hitlerowskich Niemiec i od napadu na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. 6 milionów naszych obywateli zginęło w czasie II wojny światowej i to upamiętnienie z całą pewnością jest Polakom należne. Natomiast niezależnie od upamiętnienia, pamiętajmy o tym, że to my ponieśliśmy gigantyczne straty na skutek niczym niesprowokowanej niemieckiej agresji w 1939 roku i przez cały okres trwania II wojny światowej, kiedy Polska była przez Niemcy okupowana, kiedy Polacy byli zamykani w obozach koncentracyjnych, kiedy Polacy byli wywożeni na roboty przymusowe do Niemiec, kiedy Polacy byli torturowani, mordowani. Ja nie podzielam stanowiska o tym, że kiedykolwiek polskie władze w sposób skuteczny, jakiekolwiek polskie władze, czy to władze komunistyczne, czy jakiekolwiek polskie władze skutecznie zrzekły się prawa i roszczeń do zadośćuczynienia nam za krzywdy, które stały się udziałem Polaków, polskiego narodu i naszego państwa, naszych ziem w okresie II wojny światowej. Nie uważam, żeby jakakolwiek rezygnacja czy zrzeczenie się z jakichkolwiek oczekiwań, roszczeń było dokonane prawnie skutecznie, więc jeżeli pan premier zgadza się z niemieckim stanowiskiem, że doszło do jakiegoś zrzeczenia, to ja powiem tak, ja się nie zgadzam. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału. Nie zapomnijcie o subskrypcji, bo to dla nas ogromne wsparcie. Lajkujcie, udostępniajcie i zapraszam na kolejny materiał. Dziękuję.